Halo, halo, czy mnie widać i słychać? Zapraszam Mariusza teraz do prezentacji. Dobrze, cześć Wam wszystkim. Pozdrawiam i życzę miłego odbioru. Witam wszystkich serdecznie na drugiej części naszego webinaru, która poświęcona będzie w zasadzie z kwestią dość już specyficznym związanym ze szkołą waldorską. Ostatnio rozmawialiśmy o kwestiach, które przedstawiały ogólny zarys tego, jak funkcjonuje szkoła waldorska, jakie są jej zasady, jaki jest główny rytm. Dzisiaj natomiast skupimy się na kilku aspektach szkoły, w zasadzie czymś, co jest sercem tego, jak ona jest prowadzona i w jaki sposób kształtuje i buduje postawy twórczości i aktywności wśród uczniów. W zasadzie zajmiemy się lekcją główną, a więc takim podstawowym wyznacznikiem rytmów we wszystkich szkołach waldorskich. Jest to sposób, w jaki szkoły waldorskie funkcjonują i w zasadzie trzeba by się zastanowić, jaki mają wpływ i na codzienne funkcjonowanie ucznia w szkole i w jaki sposób taka lekcja główna wygląda. A więc powoli zaczynamy. W drugiej części natomiast opowiem może co nieco o szkołach waldorskich w odniesieniu do szkół publicznych, może nawet nie publicznych, ale tych, które funkcjonują w oparciu o ramy, które nakłada na nie ustawa o systemie oświaty, a więc łącznie z podstawą programową i ramowymi planami nauczania. Jeżeli mówimy o pracy w szkole waldorskiej, to w zasadzie możemy mieć na myśli wiele aspektów funkcjonowania szkoły. Może to być aspekt zdrowotny, gdzie będziemy zastanawiali się, zgodnie z jakimi rytmami biologicznymi funkcjonuje szkoła waldorska, a więc w jaki sposób wspiera zdrowy rozwój człowieka, to jest jakiś sposób patrzenia na rytm pracy w szkole waldorskiej. Z drugiej strony możemy popatrzeć na rytm jako pewien porządek dnia, a więc tego, w jaki sposób sama edukacja jest zorganizowana i w jaki sposób w związku z tym uczeń funkcjonuje w szkole, przechodząc do niej codziennie i spędzając w niej kilka godzin. Więc gdybyśmy przyjrzeli się szkole waldorskiej, to na pierwszy rzut oka, kiedy zobaczymy plan lekcji każdego z uczniów, to różnią się można powiedzieć, w zasadniczy sposób od planu w szkole publicznej. Różni się tym, że w zasadzie uczniowie mają jedną bardzo długą lekcję, następnie mają długą przerwę, a potem mają jeszcze kilka lekcji 45-minutowych. No i rodzi się pytanie w zasadzie, dlaczego, skąd jest ta jedna lekcja długa, dlaczego ona trwa aż tak długo, a więc dlaczego trwa 2 godziny i w zasadzie jak uczniowie na niej pracują i jak w jej trakcie funkcjonują. Otóż zgodnie z założeniami założyciela szkoły waldorskiej i twórcy idei tej szkoły, więc Rudolfa Steinera, uczeń powinien mieć możliwość zagłębienia się w materię. Szkoła w zasadzie, w materię tego, czym się zajmuje. Szkoła w zasadzie nie jest jedynie miejscem nauki, ale jest także miejscem wychowania i budowania postaw i stosunku do świata. To w zasadzie, czy jesteśmy aktywni, czy wycofani, czy jesteśmy odważni i chętni do tego, żeby mówić o świecie i próbować poznać jego zasady. To jest na przykład ten sposób kształtowania postawy w stosunku do świata. Czy to, czy żyjemy zgodnie z naturą, czy też żyjemy wbrew tej naturze, to jest również, można powiedzieć, pewien sposób postawy, pewna postawa, którą prezentują w stosunku do świata. Trzeba też od razu powiedzieć, że zarówno o jednym, jak i o drugim uczniowie w szkole waldorskiej nie dowiadują się w sposób teoretyczny. W zasadzie z założenia Steiner mówił, że uczeń przebywając w szkole powinien nauczyć się jakby na nowo funkcjonować i odkrywać świat. I właśnie temu będą służyły te zabiegi, o których dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów. A więc lekcja główna jest lekcją, która rozpoczyna się zazwyczaj około 8, 9 rano, w zależności od szkoły waldorskiej. To tutaj w zasadzie jest to uzależnione od różnych czynników, natomiast jej trwanie w zasadzie jest, można powiedzieć, wszędzie jednakowe, a więc
Trwa ona mniej więcej od godziny 50 do 2 godzin 10 minut. Dlaczego taka długa? Dlatego, że lekcja główna powinna umożliwić uczniom dogłębne poznanie świata, a jednocześnie, jeżeli mówimy o metodyce nauczania w szkole waldorfskiej, to też, aby dać czas uczniowi na to, żeby mógł samodzielnie obserwować świat, a więc w taki nieprzerwany i zorganizowany sposób. To jest bardzo ważne założenie, które jest istotne w kontekście tego, jak będzie wyglądała metodyka, ale o tym może powiem kilka słów troszeczkę później. Lekcja główna zawsze ma też swój określony rytm, a więc składa się z kilku części i teraz też opowiem o tych kilku częściach. Trzeba powiedzieć, że pierwszą częścią, która rozpoczyna lekcję główną, a może dodam jeszcze, że czym jest w zasadzie lekcja główna, czego się dzieci uczą na lekcji głównej, czy jest to jakiś specyficzny przedmiot, czy znowuż jest to coś innego. Lekcja główna to jest w zasadzie taka lekcja, która organizuje epoki. Epoki, a więc pewien okres nauczania. Epoka to jest około od 3 do 5 tygodni i w zasadzie w trakcie epoki uczymy się jednego przedmiotu, 2 godziny dziennie, przez właśnie od 3 do 5 tygodni. A więc tak naprawdę uczeń ma możliwość spotkania się jakby z jedną materią. O czym tutaj mówię? Na przykład jeżeli odbyła się epoka matematyki, to uczniowie w szkole waldorfskiej się przez jeden miesiąc dokładnie cały czas matematyki, przez 2 godziny dziennie. Następnie mają długą przerwę, a po tej przerwie odbywają się zajęcia praktyczne oraz zajęcia artystyczne. Wśród nich także zajęcia ruchowe i zajęcia z języków obcych od pierwszej klasy. I gdybyśmy spojrzeli teraz już dokładnie na lekcję główną, to lekcja główna rozpoczyna się też ściśle określonym rytmem. To, co jest charakterystyczne i to, co zresztą już funkcjonuje nawet jako taki pewien obraz szkoły waldorfskiej, to jest nauczyciel stojący w klasie, w progu i witający się z każdym uczniem przez podanie ręki. Rzeczywiście można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju nawet rytuał, który w szkołach waldorfskich praktykuje się, a więc jeżeli mówimy o rozpoczęciu, to pierwszy kontakt, jaki nauczyciel ma z uczniem, to jest właśnie poprzez przywitanie ucznia w klasie i zaproszenie go na zajęcia. Jest to jakby czynność wieloaspektowa, można by powiedzieć. Przede wszystkim służy temu, żeby przywitać uczniów z jednej strony, a z drugiej strony jest to zawsze możliwość dla nauczyciela, żeby zobaczyć, w jakiej kondycji jest każdy uczeń. Jest to zawsze też sposobność do tego, żeby zamienić z uczniem słowo, a przez podanie ręki też zobaczyć, jak dzisiaj przyszedł do szkoły. To znaczy, czy jest zmęczony, czy jest raczej rozluźniony, czy raczej zestresowany, prawda, czy coś się dzieje. I tu można powiedzieć, jeżeli w szkole waldorfskiej czy generalnie w oświacie mówi się o indywidualizowaniu toku nauczania, a więc dostosowywaniu zajęć do potrzeb, indywidualnych potrzeb uczniów, no to jest to jeden z takich elementów, który jest na stałe wpisany w praktykę w szkole waldorfskiej, natomiast można powiedzieć, że obcy edukacji masowej. Też oczywiście trzeba powiedzieć, że kiedy osobiście witamy uczniów w klasie, rzecz jasna jest to kwestia kontaktu jednostkowego, indywidualnego z drugą osobą. I rzeczywiście mamy też tutaj sposobność ku temu, żeby to na co dzień praktykować. I kiedy uczniowie znajdą się już w klasie, zazwyczaj witają się z nauczycielem wspólnie stojąc, a następnie rozpoczyna się lekcja. Rozpoczyna się zawsze od sentencji, która można powiedzieć, jakby przetacza się całą falą przez całą kulę ziemską. Szkoły waldorskie w zasadzie są w każdym miejscu na ziemi, więc można powiedzieć, że sentencja jest mówiona po kolei w każdym miejscu na ziemi, zgodnie z tym, jak przebiega linia przesunięcia czasu. W zasadzie początek lekcji ma być wyraźnym sygnałem uczniów, że lekcja się rozpoczęła, ale nie takim sygnałem, o którym powiemy, że odsiadamy do ławek i rozpoczynamy zajęcia. Ma być to być zawsze widoczny sygnał, a więc coś, co jest praktycznie widoczne. Widoczne jest to, że wspólnie zaczynamy działać. I pierwszą częścią, która już tak wyraźnie jest wyróżniona po przywitaniu z uczniami, jest część rytmiczna zajęć. I część rytmiczna zajęć jest czymś charakterystycznym, można powiedzieć,
łącznie do klasztoru waldorfskiej. Co to w zasadzie jest część techniczna? Część techniczna jest taką częścią, w której uczniowie w sposób praktyczny, najczęściej w ruchu, ćwiczą różne umiejętności, które związane są bliżej lub dalej z tematem lekcji. W zasadzie część techniczna może, żeby pobudzić ciało, żeby startować, żeby to był taki czytelny, właśnie fizyczny sygnał do tego, że rozpoczynamy zajęcia. Co robimy w części rytmicznej? Zasadniczo w młodszych klasach są to różnego rodzaju rymowanki, piosenki, wytupywanki, różnego rodzaju krótkie gry, a więc coś, co zaczyna organizować przestrzeń w klasie, na układ rytmiczny człowieka, jednocześnie daje taki wyraźny sygnał do tego, że rozpoczęła się lekcja. I kiedy ta część rytmiczna jest odpowiednio intensywna i dobrze zorganizowana, wtedy możemy mówić, że mamy do czynienia z dobrą lekcją. Po czym to poznać? Zanim jeszcze przejdziemy do szczegółów, które też będą powiązane z kolejnymi częściami lekcji, to trzeba powiedzieć, że lekcja w szkole waldorfskiej zorganizowana jest, można powiedzieć, trochę jak lot samolotem, to znaczy na początku startujemy i bardzo wiele zależy od tego startu. To znaczy, jak wysoki pułap uzyskamy, czy uzyskamy odpowiedni wysoki pułap, żeby właśnie wysoko latać. I jeżeli start jest dobry i uzyskaliśmy odpowiednio wysoki pułap, to następnie stabilny lot, można powiedzieć. A ten stabilny lot będzie gwarantował to, że będziemy w stanie także bezpiecznie wylądować na sam koniec w trzeciej części zajęć. I gdyby posłużyć się właśnie tym obrazem, to trzeba powiedzieć, że ta część rytmiczna ma właśnie umożliwić dobry start. I to jest w zasadzie związane też z całościowym do człowieka, do holizmu, z którym mamy do czynienia w pedagogice waldorfskiej. To jest jeden z jego przejawów, prawda, że w zasadzie odpowiadamy na jakby potrzeby całego człowieka, więc na potrzeby jego potrzeby intelektualne, na jego potrzeby emocjonalne, a także na jego potrzeby fizyczne. I właśnie część rytmiczna jest pierwszą taką częścią, która to w taki wyraźny sposób sygnalizuje. Jeżeli widzimy tutaj na slajdzie, możemy zobaczyć w zasadzie grupę młodszych dzieci w szkole podstawowej, które są właśnie w trakcie części rytmicznej. Najczęściej ta część rytmiczna też w młodszych klasach odbywa się tak dokładnie jak tutaj na slajdzie, poza ławkami, a więc jeżeli tylko pozwala na to przestrzeń, to dzieci wychodzą z ławek i w sposób rytmiczny pracują. W starszych klasach ta część rytmiczna w zasadzie jest ciut krótsza, w młodszych trwa nawet 40 minut, z czasami z 2 godziny, jeżeli mówimy o klasie 5, 6 oraz klasie 7 czy 8, to ta część rytmiczna jest odpowiednio krótsza i trwa około 10-15, maksymalnie 15 minut. W Polsce jest to szczególnie istotne ze względu na to, że ten czas trwania części rytmicznej jest dość skracany ze względu na to, że podstawa programowa nakłada obowiązek nauczania bardzo wielu treści i tego czasu na realizację podstawy programowej jest rzeczywiście bardzo mało, jeżeli zbyt dużo czasu spędzamy na części rytmicznej. Część rytmiczna natomiast też ma wesprzeć tak naprawdę proces nauczania, więc ma służyć temu także, żeby ciało uczestniczyło w procesie myślenia. I to jest bardzo istotne, jak wiemy, do 12 roku życia ma to niebagatelne znaczenie i to w każdej zasadzie na którą byśmy nie popatrzyli, to ta granica właśnie do 12 roku życia jest granicą, gdzie pracujemy na konkrecie i w dodatku w powiązaniu z ruchem, a im dzieci młodsze, tym więcej tego ruchu jest potrzeba. W pedagogice waldorfskiej mówi się również, że zwinne palce w dzieciństwie prowadzą do lotnego umysłu w dorosłości i to w zasadzie można powiedzieć, co ma uzasadnienie również w tradycyjnej psychologii. To jest w zasadzie, część rytmiczna jest dokładnie przejawem tego, że traktuje się ten postaw poważnie. To znaczy, że ruch jest nieodzowną częścią pracy w szkole i jest nieodzowną częścią procesu nauczania. I ta część rytmiczna właśnie też doskonale to pokazuje. Część rytmiczna, oprócz takiego czytelnego sygnału, oprócz też tego, że budzi ciało, to też w starszych służy temu, żeby opanować te części materiału, które
które powinny być opanowane pamięciowo. No i tu możemy wiele przykładów przytoczyć. Można powiedzieć, że jeżeli popatrzymy na przykład ze szkoły podstawowej, z młodszych klas, można się uczyć tabliczki mnożenia. Tabliczki mnożenia też się uczymy w szkołach waldorfskich inaczej niż w szkole publicznej, więc nie uczymy się abstrakcyjnych formułek na pamięć, tylko w rytmie uczymy się najpierw wielokrotności, aby doskonale zrozumieć, jak działa tabliczka mnożenia, a dopiero później staramy się opanować pamięciowo, co w zasadzie wtedy staje się już czymś bardzo, bardzo, bardzo prostym. W klasach starszych natomiast możemy patrzeć na przykład na chemię, gdzie możemy się uczyć pierwiastków i też nie, odbywa się to nie na sposób drillu, ale najczęściej nauczyciele przygotowują specjalne materiały, które ułatwiają zapamiętać wszystkie pierwiastki z tablicy Mendelejewa. Kiedy mamy potrzebę na przykład na językach obcych nauczenia się czasowników nieregularnych, czy to w języku niemieckim, czy to w języku angielskim, to jest to też doskonała część lekcji, która może temu służyć. Należy zwrócić też uwagę, że dzięki temu uzyskujemy olbrzymią ekonomię. Zamiast zmuszać dzieci do tego, żeby w domu uczyły się na pamięć pewnej części materiału, co staje się zupełnie procesem abstrakcyjnym i oderwanym od życia, szczególnie jest to bolesne dla dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej, to w zasadzie, kiedy ćwiczymy na przykład czasowniki nieregularności, czy ćwiczymy pierwiastki na chemii, to wiemy, że po jednej epoce cała klasa, w zasadzie każda osoba, nie ma takiej osoby, która nie zna wszystkich pierwiastków i nie ma takiej osoby, która nie zna wszystkich czasowników, o których mówiliśmy. I też ten proces przechodzi tak szybko, że uczniowie nawet tego nie zauważają. I tutaj też ja mogę podać takie przykłady z życia wzięte, gdzie przychodzą uczniowie do nas z innych, ze szkół publicznych czasami, do szkoły z różnych powodów. I w zasadzie oni mają wrażenie, że tutaj niczego się nie uda. Ten proces nauczania dla nich jest w zasadzie niewidoczny. To, co było kiedyś przymusem w szkole publicznej i coś, co było obwarowane ze wszech stron sankcjami, tak tutaj okazuje się pewną przyjemnością i takim naturalnie toczącym się procesem, wręcz niezauważalnym. Wydaje się, że w tej szkole to w zasadzie to się nic nie robi. I to jest często zdanie, które można usłyszeć od uczniów, którzy przychodzą ze szkół publicznych do naszej szkoły, czy generalnie to są moje doświadczenia, ale dzielą je również inni nauczyciele, z którymi na ten temat miałem okazję kiedyś rozmawiać. I kiedy popatrzymy właśnie na część rytmiczną, to też można popatrzeć na nią z innej strony, to znaczy jeżeli mówimy, że pedagogika waldorska jest wychowaniem do wolności, to również powinna indywidualnie odpowiadać na potrzeby każdego ucznia. Trzeba powiedzieć, że jeżeli trenujemy czy ćwiczymy w ruchu praktycznie, to dajemy możliwość ku temu, żeby każdy we własnym zakresie odbierał i jednocześnie prezentował i ćwiczył treści, które są proponowane. Każdy w związku z tym też ma czas na to, żeby robić to w swoim tempie. Także ma czas i możliwość, żeby konfrontować to samodzielnie, nie przez nauczyciela, z kolegami i koleżankami, więc widzieć siebie, swój rozwój, swoją pracę na tle własnej klasy. I ta pewnego rodzaju swoboda jest czymś charakterystycznym dla rytmu lekcji głównej. I kiedy w zasadzie zakończy się lekcja główna, nie lekcja główna, przepraszam, ale część rytmiczna w lekcji głównej, wtedy przychodzi środkowa część zajęć. No i ta środkowa część zajęć to w zasadzie trzeba powiedzieć, że moglibyśmy ją nazwać praktyczną częścią zajęć. Więc wiele czynności w szkole waldorfskiej, czy w zasadzie można powiedzieć do poziomu 9 klasy, w zasadzie wszystko, co się dzieje w szkole waldorfskiej, podporządkowane jest horyzontowi praktycznemu. A więc wszystkie, można powiedzieć, abstrakcyjne treści, które wprowadzamy i wszystkie, cały materiał, który jest do opanowania, w zasadzie przedstawiany jest i proponowany w praktycznym kontekście. Co znaczy w praktycznym kontekście? Nie oznacza to, że mówimy o praktycznych przykładach zastosowania, co oczywiście też mogłoby mieć miejsce i ma też miejsce w szkołach publicznych, ale w zasadzie staramy się praktycznie pracować. I tak jak w ubiegłym tygodniu mówiłem,
przepraszam, w ubiegłym tygodniu, tylko na ostatnim webinarium, to co było kluczowe dla szkół waldorfskich, to było właśnie było przeżycie i obraz. O tym właściwie powiem za chwilę. Tutaj widzimy akurat część praktyczną w jednej z młodszych klas, gdzie dzieci w szkole podstawowej jeszcze uczą się alfabetu. Widzimy też, że to, co jest istotne, to jest właśnie to, o czym powiedziałem, a więc zarówno przeżycie, jak i obraz. A więc dlaczego nauczamy przy pomocy przeżycia i obrazu? Dlaczego pozwalamy przeżywać dzieciom, a w starszym, w klasach gimnazjalnych, doświadczać świata? I dlaczego to jest istotne, żeby i dlaczego jest to tak istotne, żeby to miało miejsce poprzez obraz, który przekazuje. Patrzymy na tablicę tutaj, akurat na tym slajdzie, widzimy, że do każdej literki przyporządkowany jest pewien obrazek. I nie jest to po prostu kwestia estetyki, tego, że pani chciała akurat zrobić obrazki, żeby było ładnie pod literką napisała, ale w zasadzie wychodzimy od ogółu do szczegółu, a więc ze świata wychodzimy do konkretnych poszczególnych elementów tego świata. I tutaj trzeba powiedzieć, że też inną zasadą jest, że wychodzimy od tego, co znajome, do tego, co nieznajome. No i wychodzimy więc od tego otoczenia, które już znamy i szukamy w nim pewnych podobieństw i zależności. I tutaj akurat w klasie pierwszej uczniowie są na obrazki, które mają im pomóc całościowo poznać poszczególne litery i pozwolić im również przeżyć każdą literkę z osobna. Jak to się dzieje? Te obrazki, które pojawiają się na tablicy, bo każde litery, raz, że w sposób graficzny pokazują, w jaki sposób dana litera powstała, a dwa, z każdym obrazkiem związana jest historia, którą dzieci słyszały i którą znają. A więc te treści, które oni opanowują, a więc abstrakcyjna litera, która w zasadzie, można powiedzieć, jest tylko znakiem zupełnie abstrakcyjnym, dla nich jest czymś bardzo osobistym. Dlatego, że znają od strony historii, ale oprócz tego najpierw zajęcia z poznawaniem literek odbywają się w ruchu, najpierw dużego ruchu, a więc ruchu całego ciała. I to też odbywa się zarówno w części rytmicznej, jak i w części środkowej zajęć, jak i poprzez ruch coraz mniejszy, więc poszczególnych części ciała, później mają motoryki i ruchu ręki. I dzieci mają możliwość jakby wieloaspektowo poznawania każdej literki, więc i też to, że uczniowie mają możliwość indywidualnego przyswojenia tego materiału, który jest dla nich dość abstrakcyjny. Przez ten sposób poznawania za każdym razem każda literka kojarzy się z czymś i jest związana z pewnym przeżyciem. Szczerze mówiąc, że w zasadzie powinniśmy mieć taką wiedzę, która będzie z nami rosła, że jeżeli pamiętamy, będąc dorosłymi, ciągle regułkę, definicję czegoś, o czym się uczyliśmy w klasie 5, 4 czy 6, to znaczy, że ta wiedza z nami się w ogóle nie rozwinęła. A więc, że nauczyliśmy się pewnej abstrakcyjnej regułki, która na zawsze już taka została. Steiner mówi, że powinniśmy dawać takie obrazy i w taki sposób przekazywać wiedzę, żeby ona mogła z nami rosnąć, a więc żeby ona się jakby stała częścią nas i razem z nami się zmieniała. A więc jeżeli my poznajemy świat dalej, coraz więcej ta wiedza razem z nami powinna się móc zmieniać. Więc powinniśmy ją podać w takiej formie, która będzie możliwa, która będzie mogła nam długi czas i razem z nami się zmieniać. I tutaj akurat, jeżeli patrzymy na ten przykład ze szkoły podstawowej, to rzeczywiście myślę, że jest to dość czytelnie, że poznawanie alfabetu ma inny wymiar niż uczenie się abstrakcyjnych znaków, co też wielokrotnie jest, jak mamy też na pewno swoje wspomnienia, procesem dość bolesnym. Właśnie też z tego względu, że te znaki są abstrakcyjne i trzeba je nagle bardzo szybko zapamiętać. I drugą ważną rzeczą, o której chciałem jeszcze powiedzieć, jest obraz, który też jest szalenie istotny. I zarówno, to jeszcze może wrócę do pierwszego slajdu, jeżeli zwrócimy uwagę na estetykę, więc ona jest bardzo ważna. Te obrazki, które są narysowane, są też bardzo zawsze dokładne i wiele pracy nam się też wkłada, żeby te obrazki narysować. Więc jest to zarówno charakter jakby i praktyczny, jak i estetyczny. Kiedy patrzymy na starsze klasy, na przykład tutaj,
kiedy mamy zajęcia w klasie siódmej, też widzimy, że wychodzimy od obrazu. Kiedy byśmy patrzyli na zjawisko ciepła, o którym to jest akurat mowa na lekcji fizyki, to zwróćmy uwagę, jak czytelny jest ten obraz, który został tutaj podany. Klasa siódma to w zasadzie są początki myślenia abstrakcyjnego i trzeba zwrócić uwagę, że to, z czego wychodzimy w klasie siódmej, czy już w klasie szóstej, to jest doświadczenie, możliwość doświadczenia i przeżywania ciągle, to przeżywanie świata, więc rodzaj poznania, które związane jest z indywidualnym internalizowaniem treści, które do nas docierają, zostaje zastępowany teraz przez doświadczania, więc poprzez przyjmowanie pewnych bodźców, analizowanie ich w określony i porządkowany sposób i wyciąganie z nich wniosków. I teraz, żeby nauczyć się tego procesu, również powinniśmy dać szansę na to, żeby doświadczać i tą szansę uczniowie powinni mieć w trakcie lekcji. Trudno jest doświadczać, jeżeli mamy 45 minut lekcji, można by powiedzieć. Kiedy w zasadzie czynności organizacyjne nauczyciela, łącznie powiedzmy z sprawdzeniem obecności i z sprawdzeniem pracy domowej czy zadań, nowej pracy domowej zajmuje około 15 minut, a w zasadzie pół godziny. Trudno jest temat wprowadzić i pozwolić uczniom przeżywać. Dlatego też Steiner mówił, że należy te lekcje organizować w taki sposób, żeby uczniowie mieli taką możliwość. No i wychodzimy właśnie też najpierw od obrazu i tutaj też widzimy, że pomimo, że jest to klasa siódma i generalnie, że brak publicznych już poziom abstrakcyjności jest bardzo wysoki. Tutaj ciągle widzimy, że zaczynamy od najprostszych rzeczy, które związane są z naszym życiem, z najbliższych nam, a więc wychodzimy ciągle, ta zasada wychodzenia od tego, co znajome, do tego, co nieznajome, jest obecna w nauczaniu. I pomimo tego, że uczymy już o zjawiskach, można powiedzieć, wielce skomplikowanych, które w zasadzie mają wielki wpływ na nasze życie, a ich zrozumienie jest konieczne dla zrozumienia tego świata, który nas otacza, a także do tego, żeby później ten świat jakby samodzielnie tworzyć. To ciągle wychodzimy od obrazu i dopiero poprzez obraz i przeżycie, prawda, dzięki temu, że pozwalamy przeżywać i doświadczać, uczniowie mają możliwość przyjmowania świata i życia tym, co się dzieje na zajęciach, a więc bycia zainteresowanym. Jeżeli byśmy patrzyli jeszcze tutaj na przykład na środkową część już w starszej klasie, pierwszej powiedzmy, czy drugiej szkoły podstawowej, to widzimy, że tutaj mamy też taki ważny element, który znalazł się także na tablicy, prawda? Uczeń kończy 11 lat i to jest tak ważne wydarzenie, które jest jakby zawsze wydarzeniem też takim społecznym, no ale to oczywiście zupełnie na marginesie naszego dzisiejszego tematu. Widzimy, że ciągle ta estetyka jest dla niej istotna i to, żeby uczniowie samodzielnie mogli się angażować i poznawać. Jeżeli popatrzymy na starsze klasy, widzimy, że nadal to, co jest charakterystyczne, to ciągle pojawiają się rysunki na tablicy. Można by zapytać, czy nie lepiej skorzystać z jakiegoś, czy nie lepiej zapisać, skorzystać z atlasu anatomicznego w tym przypadku na przykład. Ale istotnym jest to, żeby jakby to, co się dzieje na lekcji, było w procesie, a więc ta wiedza powstawała razem z uczniami. Nie była gotowa dana, a następnie zadana do opanowania, ale żeby powstawała razem z uczniami, a więc żeby oni ją tworzyli. No i dlatego też zazwyczaj w tych starszych klasach, o ile tak jak mówiłem, w młodszych generalnie czujemy i staramy się rozwijać emocjonalny stosunek, uczyć się świata poprzez emocjonalny stosunek do niego, tak tutaj w klasach starszych pozwalamy doświadczać i pozwalamy sprawdzać, jak świat funkcjonuje. Żeby to zrobić, musimy się nauczyć świat uważnie obserwować. Dlatego też jakby uczniowie w klasie siódmej, ósmej, jakby można powiedzieć, przechodzą w intensywny kurs metodycznej obserwacji. I w zasadzie można powiedzieć, że na wszystkich naukach przyrodniczych to jest jakby sednem programu, a więc obserwowanie, obserwowanie, jeszcze raz obserwowanie. Obserwujemy świat i kiedy wychodzimy z przeżycia tego, co zobaczyliśmy i obserwacji, następnie opowiadamy o nim.
dokładnie takim językiem, jakim dysponujemy i takim, jakiego się nauczyliśmy, zupełnie nie używając jeszcze fachowych pojęć czy abstrakcyjnych terminów. Dlaczego? Dlatego, żeby pozwolić każdemu właśnie indywidualnie przyswoić to, co zobaczył. Każdy ma też jakby coś do dodania, coś innego zobaczył i ten obraz, uczniowie później posiadają obraz wiedzy, która jest wspólnie tworzona, że ona jest jakby domeną sfery wiedzy dołożonej. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że uczniowie mają wtedy poczucie, że to oni odkrywają pewne prawa. I kiedy w zasadzie opowiadają o tym, co zobaczyli, następnie zapisują notatkę. Notatka również również bazuje na tym, co uczniowie, czego doświadczyli albo co zobaczyli. Wspólnie komponują tą notatkę, a następnie formułują prawo, które stoi za zjawiskiem, które obserwowali. I kiedy już dochodzi do sformułowania prawa, wtedy przychodzi nauczyciel z pomocą ręką i mówi: OK, to co się nauczyliśmy teraz, to co poznawaliśmy, no to jest takie a takie prawo, albo to jest taka zasada, albo nazywamy to w ten sposób. Więc w zasadzie ten proces nauczania jest odwrócony w tej środkowej części niż w szkole publicznej, można by powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że uczniowie na samym końcu dopiero otrzymują abstrakcyjne pojęcia, natomiast najpierw te pojęcia wypełniamy treścią, wypełniamy przeżyciem, wypełniamy doświadczeniem, wypełniamy obserwacją. I kiedy zbieramy odpowiednio dużo informacji na temat danego zjawiska, kiedy je w sterylnych warunkach obserwujemy, wtedy możemy samodzielnie wypowiadać sądy o świecie. I okazuje się, że te nasze sądy są bardzo trafne. Im więcej się zaprawiamy w metodycznej obserwacji i w cierpliwym obserwowaniu i wyciąganiu wniosków, tym więcej o tym świecie wiemy. Najważniejsze, że kształtujemy wtedy taką postawę naszą wobec świata, że to my jesteśmy w stanie odkryć te zasady, które są w świecie. Wiedza nie jest domeną abstrakcyjnych naukowców i wielkich uczonych, tylko jest domeną każdego człowieka. Wtedy także w klasach starszych poznajemy również biografię, właśnie też ku temu, żeby w zasadzie nie pokazać poszczególnych postaci na piedestale, ale w zasadzie, żeby ich z tego piedestału strącić troszeczkę, więc żeby pokazać, że oni też byli zwykłymi ludźmi i że my możemy tego doświadczyć. Istotnym jest też to, że ten proces, o którym teraz mówię, następuje w sposób intelektualny, a więc nie tłumaczymy uczniom, że Einstein był też, można powiedzieć, człowiekiem, że twierdził, że szkoła ogłupia, prawda? Nie robimy tego. Pokazujemy w zasadzie drogę praktycznego poznania świata, więc praktycznego doświadczenia i zaangażowania się w ten świat. Jakby z takim nastawieniem, że to my możemy ten świat kreować i możemy w nim działać. I to jest szalenie istotne, dlatego że w zasadzie buduje zupełnie odmienną postawę niż taka, w której ta wiedza przychodzi zupełnie abstrakcyjnie, a my jesteśmy tylko w zasadzie przedmiotem, jesteśmy przedmiotem, który ma tą wiedzę nabyć, a następnie wykazać się na sprawianie znajomością danej materii. To jest jakby zasadnicza różnica, więc trzeba powiedzieć, że inny rodzaj w zasadzie poprzez ten sposób nauczania w szkołach wadowskich kształtuje się inny sposób funkcjonowania w świecie, ale w sposób praktyczny, to znaczy nie uczymy. Jeżeli chcemy uczyć ekologii, na przykład, bo mówimy tutaj o aktywnym zaangażowaniu w świecie, to właśnie myślę, że to był dobry przykład, żeby powiedzieć, w jaki sposób tego uczymy. Jeżeli chcemy uczyć ekologii, tak samo. Jeżeli chcemy uczyć ekologii, która zwiąże się z szacunkiem wobec świata przyrody, to nie robimy tego, mówiąc o abstrakcyjnych prawach obowiązujących albo nie obowiązujących, albo na nakazach moralnych, tylko w zasadzie pracując praktycznie. Jeżeli młodzież, czy w zasadzie dzieci w szkole podstawowej już pracują w ogrodzie, poznają roczny cykl funkcjonowania przyrody i odczuwają go jakby na własnej skórze, bo są w ogrodzie przez 4 pory roku, widzą też jak przyroda sama funkcjonuje, to mają zupełnie inny do świata niż taki, który jest wykształcony poprzez abstrakcyjne pojęcia, szczególnie w młodszych klasach szkoły podstawowej. Dlatego też środkowa część zajęć w szkole waldorskiej jest zawsze częścią praktyczną, jak tutaj widzimy, jest mierzeniem, badaniem, obserwowaniem, szukaniem odpowiedzi
a następnie formułowaniem pewnych praw, które pomaga, w tym okresie przydaje nauczyciel, więc pomaga formułować nauczyciel nazwy poszczególne zjawiska w taki czy inny sposób. O aspekcie praktycznym w szkołach waldorskich mówiłem w ubiegłym tygodniu dość szeroko, natomiast nie w ubiegłym tygodniu, natomiast na poprzednim webinarium. Natomiast tutaj by trzeba było jeszcze dodać, że oprócz tych zajęć, o których mówiłem, i całego programu, i o konstrukcji programu, trzeba powiedzieć, że sama lekcja ma jakby charakter, sama lekcja w część główna ma charakter praktyczny, a więc zasadniczo pracujemy. Pracujemy, pracujemy, jeszcze raz pracujemy, żeby doświadczać świata. Trzeba też powiedzieć, że jeżeli byśmy zwrócili uwagę na metodykę w zasadzie tego procesu, o którym powiedziałem, gdybyśmy mieli go opisać od strony metodycznej, to w zasadzie ma trzy swoje etapy. Pierwszym etapem jest obserwacja, o której mówiłem, a więc uważna obserwacja oraz zapisanie wniosków. Drugim etapem jest zebranie całej wiedzy, którą do tej pory mieliśmy, a więc sporządzenie notatki i zapisanie wszystkich informacji, które były, oraz poszukanie pewnych prawidłowości, które już na tym etapie możemy dostrzec. I wtedy, kiedy w zasadzie już jesteśmy już bardzo blisko, żeby zakończyć cały proces, to wtedy można powiedzieć, że go przerywamy. Przerywamy go na jedną noc, bo badania pokazują, że nasz mózg bardzo intensywnie pracuje z tym, czego doświadczył w każdym dniu, właśnie w trakcie snu. I pozwalamy na to, żeby ten proces naturalnie nastąpił. Nie wyprzedzamy faktów i pozwalamy, żeby wszyscy ze świeżą głową oraz przepracowanym materiałem z wczorajszej lekcji przyszedł na nową, żeby po prostu ją dokończyć. A więc formułujemy wtedy prawa. I ten trzeci etap formowania praw i opisywania czy zapisania pojęć abstrakcyjnych następuje właśnie kolejnego dnia. Jest ostatnim kończącym etapem proces nauczania. I kiedy patrzymy na to, jakie treści, w jaki sposób uczniowie zdobywają w ten sposób, widzimy, że ten materiał jest jakby zupełnie inaczej percepowany przez ucznia. Nie jako pewien rodzaj wiedzy, który trzeba z podręcznika otworzyć, ale rodzaj zaangażowania w świat, który pozwala nam dotrzeć do tego, jakie są jego zasady i jak ten świat funkcjonuje. I gdybyśmy już zamknęli tę część środkową zajęć, to należałoby powiedzieć, co to jest to lądowanie, o którym mówiłem wcześniej. I to lądowanie, o którym wspominałem, to jest część narracyjna lekcji. Ta część narracyjna następuje zawsze na koniec, jest to ostatnie 5, 10, może 15 minut, w zależności od tego, jakie są potrzeby. Zazwyczaj nie jest to część dłuższa niż powiedzmy około 5-10-minutowa. I w tej części narracyjnej spróbujemy jakby związać czy spiąć klamrą to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, ale dotknąć tematu z innej strony. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że w nauczaniach, czy w szkole podstawowej, czy w klasach szkoły podstawowej, czy w starszych klasach szkoły podstawowej, czy też w gimnazjum, w zasadzie mamy dobrane różnego rodzaju treści do części narracyjnej, które wspierają proces nauczania. W gimnazjum, tak jak już wspominałem, często czytamy biografie, ale nie czytamy biografii, które są napikowane faktami, po to, żeby uczniowie je poznali, tylko w zasadzie staramy się znaleźć coś, co będzie ciekawego, coś, co będzie nam dawało inny obraz tego, o czym mówiliśmy. No i jeżeli chodzi o przykłady, no to można by powiedzieć na przykład o dziennikach Kolumba, które czytamy w klasie siódmej na lekcji geografii, prawda? Czy możemy powiedzieć o bajkach czy opowiadaniach, które czytamy w młodszych klasach szkoły podstawowej? Czy możemy powiedzieć o opisie ciekawych miejsc, które znajdujemy akurat powiedzmy na lekcje przyrody, prawda? Które wydają się nie z tej ziemi, opisują zjawiska, o których dokładnie mówiliśmy. I tak jakby szkoła waldorska poprzez 100 lat swojego funkcjonowania jakby tutaj wypracowała te metody i zgodnie z nimi pracuje i kształtuje uczniów. Też należy zwrócić uwagę i powtórzę to jeszcze raz, że jakby proces nauczania następuje od ogółu do szczegółu, a więc
Najpierw poznajemy świat, to co najbliższe, doświadczamy go, a następnie próbujemy zbadać zasady i powiedzieć o regułach, jakie w nim funkcjonują. I to w zasadzie można by tak w dużym skrócie zamknąć, mógłbym zamknąć temat lekcji głównej. Teraz może powiem jeszcze na koniec, bo już chwilę mówię, na temat różnic między szkołą publiczną, czy szkołą opartą o edukację, czy założenie edukacji publicznej, państwowej, bo oczywiście mogą to być też szkoły prywatne, czy niepubliczne, a szkołą waldorfską. W zasadzie jakie te różnice? I żeby opowiedzieć o tych różnicach, można robić to na wiele sposobów. Ja w zasadzie dzisiaj posłużę się kilkoma skrótami myślowymi, które co nieco rozjaśnię. Jeżeli popatrzymy na szkołę waldorfską, to zauważymy pierwszą rzeczą, jak się mówi zresztą o szkole waldorfskiej, to że jest to szkoła bez ocen. Często jest to rozumiane bardzo opacznie, to znaczy mamy wrażenie, że w szkole waldorfskiej się nie ocenia, tylko mówiąc. Nie jest to prawdą, to też trzeba sobie wprost powiedzieć, gdyż uczniowie rzeczywiście podlegają procesowi obserwacji, a wnioski, które się z tej obserwacji wyciąga, służą do tego, żeby odpowiedzieć na indywidualne potrzeby. To jest pierwsze zadanie nauczyciela w szkole waldorskiej. Więc uczniowie otrzymują oceny, ale otrzymują inne oceny niż to ma miejsce w szkole publicznej. Więc uczniowie otrzymują oceny opisowe, gdzie nauczyciel w kilkunastu zdaniach opisuje to, w jaki sposób pracowali na zajęciach, jakimi są osobami, jak funkcjonują w grupie, czego się nauczyli, co wymaga jeszcze poprawy i dopracowania, a więc otrzymują kompletną, czytelną informację na temat tego, jak funkcjonowali na zajęciach i jakie są ich umiejętności i co wymaga dalszej pracy. Taka ocena jest zawsze, ma formę listu i ten list w zasadzie w klasach od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej pisze się do rodzica, czyli pisze się o uczniu, natomiast od czwartej klasy szkoły podstawowej piszemy już bezpośrednio do ucznia, zwracając się do niego i do niego kierując nasze uwagi i nasz sposób widzenia tego, w jaki sposób się ktoś rozwijał i pracował. I te listy, to jest też niesamowite, że zawsze, kiedy następuje koniec roku, zawsze można obserwować takie ciekawe zjawisko, gdzie uczniowie biorą swoje świadectwa i zasiadają i zaczynają je czytać. To jest poważna lektura, która zajmuje powiedzmy tam pewnie około pół godziny nawet, w zależności od tego, jak to czyta, bo rzeczywiście tych ocen jest dużo, a każdy nauczyciel pisze taką ocenę z każdej lekcji dla każdego ucznia. Więc uczeń otrzymuje od każdego nauczyciela pewnego rodzaju list, prawda, z motywem przewodnim. Dodatkowo nauczyciel wychowawca pisze też taki, czy nauczyciel prowadzący, to też w zależności od tego, w której klasie jesteśmy, pisze taki całościowy list opisując, w jaki sposób uczeń funkcjonował, jaką jest osobą i też wyszukuje dla niego sentencję czy wiersz, który mógłby go wesprzeć w dalszej pracy i rozwoju. Więc ocenianie wygląda, to, można powiedzieć, zasadniczo inaczej. Trzeba też powiedzieć, że w szkołach waldorskich rezygnacja z ocen ma swoje uzasadnienie na wielu innych płaszczyznach. No, kiedy obserwujemy z ocenami związane jest wiele negatywnych zjawisk. Rzeczywiście to w szkołach waldorskich to się bardzo podkreśla, że ocena jest czymś abstrakcyjnym, zupełnie też nieżyciowym. Nigdy się nie spotykamy już z ocenami w takiej formie, jak i w szkole, a w szkole spotykamy się z nimi przez 12 lat, można powiedzieć w zasadzie, poza pierwszymi klasami szkoły podstawowej, gdzie rzeczywiście tych ocen cyfrowych jeszcze nie ma. Natomiast jest to też abstrakcyjny zupełnie twór. No i cóż, jeżeli popatrzymy, że dla nas motywacją ma być coś zupełnie abstrakcyjnego, nie mającego odzwierciedlenia w świecie, no to niestety też musimy popatrzeć, że proces taki wychowania w ten sposób prowadzi również do tego, że my jakby integralnie nie jesteśmy zainteresowani tym światem bezpośrednim, prawda? Dlatego, że on nas nie motywuje. Nie motywuje nas świat do tego, żeby pracować. To, że jest ciekawy, że jest zmienny, że jest wiele zjawisk, poznaliśmy dopiero część, to motywuje nas ocena, prawda? Więc uzyskanie tej oceny. I też widzimy, że jeżeli to trwa bardzo, to kształtujemy innego rodzaju postawy.
To jest tyle może, jeżeli chodzi o oceny. Jeżeli byśmy spojrzeli i chcieli powiedzieć generalnie, żeby na czym się różni szkoła waldorfska od szkoły publicznej, no to trzeba powiedzieć, że różni się systemowo. I to w zasadzie jest określenie, które mówi nam wszystko i nie mówi nam nic. Bo co to znaczy, że różni się systemowo? To znaczy, że jest inna. Ale ważnym jest właśnie tutaj zwrócenie uwagi na to, że szkoła waldorfska nie różni się metodą nauki, ona posługuje się różnymi metodami, które możemy w innych miejscach znaleźć w edukacji. Czy szkoła waldorfska nie różni się z specyficznym sposobem organizacji zajęć? To w zasadzie też jest różnik, ale nie są jakby sednem, znaczy nie to jest jakby sednem szkoły waldorfskiej. Trzeba powiedzieć, że systemowo, co znaczy, że różni się systemowo? To znaczy, że w zasadzie cały proces edukacji jest przedsięwzięciem, do którego podchodzi się z zupełnie innej strony niż w szkole publicznej. W centrum stawia się ucznia, jego potrzeby, indywidualny rozwój i traktuje się te postulaty poważnie. Dlatego też wiele kroków, o których dzisiaj mówiłem, a więc czy to witanie się, czy poszczególne części, czy witanie się z uczniami, czy poszczególne części lekcji, prawda, które też mają służyć temu, żeby każdy indywidualnie mógł poznawać, czy sposób metodyczny uczenia, w zasadzie każdy krok jest inny i systemowy, jakby z założenia przynosi inne konsekwencje jako wynik procesu nauczania, a w zasadzie w szkole waldorfskiej mówimy o wychowaniu bardziej niż nauczaniu. Więc sam rytm dnia w szkole waldorfskiej jest inny niż w szkołach publicznych. Kolejnym wyróżnikiem, o którym się mówi bardzo często w stosunku do szkół waldorfskich, jest to, że nie ma w szkołach podręczników i to jest fakt. Oczywiście w szkołach waldorfskich nie ma podręczników, nie używa się ich. Trzeba powiedzieć, że z jakiego powodu? Trzeba powiedzieć, że podręcznik to jest bardzo silne narzędzie unifikacji i standaryzacji procesu nauczania. Oczywiście standaryzacja w szkołach publicznych postrzegana jest jako pozytywne zjawisko, to znaczy, że wszyscy się uczą według tych samych standardów i osiągają wiedzę tą samą. Tu się też najczęściej podaje też przykłady różnych terenów wiejskich, gdzie rzeczywiście w standaryzowany sposób uczą się, no to mogą posiąść taką samą wiedzę jak ich koledzy i koleżanki nawet z dużych miast czy metropolii. Oczywiście nie widzi się drugiej monety, jakby z drugiej strony tej monety, a więc tego, że rzeczywiście wszyscy się uczą w ten sam sposób, dokładnie tego samego i w tym samym czasie. Już nie wspomnę też o tym, że potencjalnie wymusza specyficzny rodzaj praktyk, to znaczy abstrakcyjny przede wszystkim. Abstrakcyjny związany z tym, że to czego możemy doświadczyć ilustracje, no i ogromy tekstu, który trzeba przeczytać i zapamiętać, a następnie po prostu wykazać się nim na egzaminie. Jest to wielki dystans, który dzieli jakby wtedy człowieka od świata i w szkołach waldorfskich mówi się, że jest to bardzo niebezpieczne, szczególnie którzy już ukończyli 12 rok życia, w zasadzie przed 13 są w stanie poradzić sobie z takim wielkim natłokiem abstrakcyjnych informacji. O tyle uczniowie w młodszych klasach jest to dla nich bardzo ciężkie i bolesne doświadczenie. Tworzy też to dystans właśnie między uczniem a światem i w zasadzie trudno jest mówić o tym, żeby uczniowie angażowali się w świat, dlatego że oni nie widzą jakby praktycznej potrzeby. A trzeba powiedzieć, że bardzo długo, w zasadzie do końca szkoły podstawowej i gimnazjum, ta praktyczna potrzeba jest motorem pracy każdego młodego człowieka. I podręcznik właśnie jest dlatego też jako podstawowe takie narzędzie standaryzacji procesu nauczania jest związane bezpośrednio z fabrycznym modelem szkoły, a więc że produkujemy jak najwięcej elementów o wysokim standardzie, a więc standaryzacja natomiast następuje zawsze tylko w jednej linii, a więc tylko i wyłącznie w ilości opanowanego materiału, zgodnie ze standardem. Tak? A więc jeżeli podręcznik wyznacza pewien standard, no to teraz będziemy mierzyć, kto najwięcej zapamiętał z podręcznika. To w zasadzie kształtuje sposób funkcjonowania ucznia w szkole. Na tym też rezygnuje się z podręcznika. Podręcznik też w zasadzie, można powiedzieć, jest zabójcą kreatywności nauczyciela, kiedy w zasadzie powinien tylko uczniom poprosić o przeczytanie tego czy innego rozdziału, może wytłumaczyć co nieco jakieś zagadnienie i tyle w zasadzie. No i też ta praca wygląda właśnie w taki sposób teoretyczny. Co więcej, podręczniki wiemy,
że podręcznik jest jakby czymś specyficznym. Podręcznik to nie jest książka, to nie jest książka kogoś w takim sensie, że rozpatruje pewne zagadnienie. Podręcznik specyficznie bardzo układa treści w pewne ciągi przyczynowo-skutkowe, a te ciągi przyczynowo-skutkowe określone są często na podstawie programowej, którą kreuje ministerstwo. I w związku z tym podręcznik jakby wyznacza ścieżki, którymi idziemy. Więc wszyscy muszą iść w dodatku tymi samymi ścieżkami, więc te zjawiska, które są przedstawione nam w porównaniu z innymi, mają właśnie korelację jakby obozową, można powiedzieć, taką powszechną i obligatoryjnie jakby obowiązującą, więc wszyscy uczniowie powinni w ten sposób te treści wiązać z innymi. Natomiast wiemy, że świat jest dużo bardziej skomplikowany i też w zasadzie podręcznik to jest taka trochę dróżka na skróty, prawda? Która też często te przejścia są nie dość czytelne. Z tego też względu, że nie pozwalamy doświadczać i samodzielnie uczniom zrozumieć tego świata, a zostaje narzucony pewną logikę poznawania tego świata poprzez podręcznik. Bo podręcznik został napisany przez kogoś, kto wymyślił w zasadzie, w jaki sposób poszczególne treści trzeba poznawać. Z tych względów również rezygnuje się w szkołach radości z podręcznika. Nie oznacza to, że nie korzysta się z książek. Owszem, robi się to. Natomiast nie ma czegoś takiego jak jeden podręcznik, który mówi o tym, jak, co i w jakiej kolejności poznajemy. Mówiłem już o innym planie lekcji i o tym już też może więcej nie będę mówił. Wspominałem też o metodyce i o trójkroku. To też jest coś, co w zasadzie odwraca proces nauczania w stosunku do szkoły publicznej. W szkole publicznej w zasadzie najpierw otrzymujemy definicję danego zjawiska, a następnie prosi się nas o to, żebyśmy sprawdzili, czy zrozumieliśmy tę definicję dobrze, więc czy wszystko jest ok. Więc daje nam się przykłady, żebyśmy dobrali, czy one spełniają tę definicję, czy też nie spełniają, prawda? W szkole waldorfskiej, tak jak mówiłem, całkiem niedawno najpierw poznajemy, napełniamy pojęcie treści, a dopiero na samym końcu to pojęcie przychodzi do nas w trakcie abstrakcyjnego terminu. I w zasadzie na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która nie mieści się zasadniczo w tym, o czym mówiłem do tej pory. To jest samorządność szkół waldorskich. I też trzeba powiedzieć, że z założenia szkoły waldorskiej powinny wychowywać do wolności, a więc wychowywać aktywne jednostki, które z chęcią uczestniczą w świecie i angażują się w środowisko, w którym żyją. No i tak jak w zasadzie w szkole waldorskiej, jeżeli tu mamy trzy wymiary praktyczne, to też uczniowie powinni się praktycznie z tym spotkać. Nie tylko poprzez samorząd szkolny, który można zorganizować lepiej lub gorzej, ale poprzez obserwację codziennej praktyki w szkole, to znaczy jak funkcjonują nauczyciele, więc ci, którzy organizują tę szkołę, ci, którzy tworzą to miejsce, czy współtworzą razem z rodzicami oraz z uczniami. Trzeba powiedzieć, że czymś wyjątkowym w zasadzie w szkolnictwie, nie ma w zasadzie, no może poza szkołami wolnościowymi czy antypedagogicznymi, które proces nauczania odwracają co nieco, gdzie samorządność jest tak poważnie traktowana, gdzie uczniowie mają możliwość uczestniczyć w żywych i samorządnie funkcjonujących strukturach. Więc szkoła jest budowana w taki sposób, że na wszystkich etapach negocjujemy i szukamy konsensusu, tak żeby każdy podmiot mógł brać udział czynnie w procesie podejmowania decyzji. No i też trzeba powiedzieć, w związku z tym w szkołach waldorskich nie ma dyrektorów, nie ma dyrektorów, którzy odpowiadają za wszystko, ale też o wszystkim decydują, więc wszystko planują więc mają zarówno funkcje wykonawcze, jak i organizacyjne, jak i planują, prawda, jak i rozliczają w zasadzie te wszystkie czynności dzielone są przez wielu członków kolegium nauczycielskiego, a także przez rodziców, no i również przez uczniów w tym zakresie, na który jest to możliwe. Więc ten wpływ na całą społeczność szkolną jest czymś, co jest charakterystyczne dla szkoły. To ma też cały proces nauczania, a więc jeżeli mówiliśmy dzisiaj o lekcji głównej i jej trzech częściach, która ma doprowadzić do tego, że ktoś, kto kończy szkołę waldorską, jest człowiekiem otwartym, z otwartymi horyzontami, chcącym poznawać świat, jakby czującym się częścią tego świata i szukającym powiedzieć, że sam sposób funkcjonowania i organizacji szkoły waldorskiej też wspiera ten sposób życia i też buduje właśnie taką postawę. Żeby może już więcej dłużej nie mówić, bo to już
trwa prawie godzinę. To dziękuję bardzo za uwagę. No jeżeli są jakieś pytania, to z chęcią odpowiem. Więc chciałbym teraz otworzyć dyskusję. Kiedy nauczyciel wykonuje te rysunki na tablicy, podczas lekcji głównej czy przed? O rysunkach w zasadzie też nie powiedziałem wszystkiego. Rzeczywiście te rysunki na tablicy wyglądają trochę jak dzieła sztuki i są charakterystyczne dla szkół waldorskich, więc w zasadzie na każdą epokę nauczyciele wykonują takie rysunki, które prezentują pewną myśl przewodnią, czy pewien aspekt, o którym będzie mowa, zarówno w młodszych klasach szkoły podstawowej, jak i w starszych także. W większości trzeba znaleźć na to czas po lekcji, jeżeli powiedzmy, jeżeli jest rysunek wymaga dużej pracy. Widzieliśmy tam wcześniej prezentacji, może teraz uda mi się jeszcze raz pokazać rysunek atomiczny, prawda, czy ten rysunek o cieple, prawda, no to też łatwo sobie wyobrazić, że nauczyciel nie wykonał tego rysunku w trakcie czasochłonne i w zasadzie nie mógłby tego wykonać, więc tak to wcześniej i nauczyciele przygotowują je wcześniej. W zasadzie to się odbywa po zakończonych zajęciach, bądź też wcześniej. I tak, wymagają dużo pracy i też w zasadzie jedną z części szkolenia nauczycieli waldorskich jest właśnie rysunek na tablicy. Tutaj mamy uwagę, że szkoły waldorskie są bardzo podobne do montessoriańskich. Jest coś w tym na pewno. Na pewno założenia są podobne. Praktyka dnia codziennego w zasadzie jest nieco inna. I kolejne pytanie, jakie są różnice między podejściem montessoriańskim a waldorskim? No tutaj trzeba by to pytanie uszczegółowić w edukacji, do wychowania, bo jeżeli byśmy patrzyli, na same założenia, to w zasadzie wiemy, że pedagogika waldorska, montessoriańska, frankowska także wywodzą się z nurtu reforma, więc zachowują pozycję do modelu fabrycznej szkoły. To jest trochę paradoksalne, możemy powiedzieć, w stosunku do szkoły waldorskiej, ale że ten model fabryczny szkoły, która produkuje wysoko wykwalifikowane jednakowe elementy, to w zasadzie to odejście i chęć odpowiadania na indywidualne potrzeby każdego i pedagogice i drugiej. Natomiast realizuje się to na różne sposoby. W szkole waldorskiej poprzez taką organizację zajęć, która będzie odpowiadała na indywidualne potrzeby i dawała możliwość indywidualnego materiałów w pedagogice Montessori, natomiast poprzez indywidualną pracę. Praca, która odbywa się samodzielnie, która jest w dodatku samodzielnie kontrolowalna i kontrolowana. Nauczyciel w zasadzie od początku procesu edukacji wspiera. W zasadzie tylko ten proces jest jakby jego elementem i taką pomocą, prawda, można by powiedzieć. Tutaj jest, można powiedzieć, że tutaj, ale tutaj się odbijamy o praktykę jakby dnia codziennego, dlatego że można powiedzieć, że założenia były bardzo podobne. Też trzeba powiedzieć, że źródła, czy powiedzmy sposoby powstania szkoły waldorskiej i szkoły montessoriańskiej są zasadniczo jakby, wiemy, że Maria Montessori pracowała z dziećmi, które miały różnego rodzaju problemy i stąd też jakby przyniosła swój pomysł na pedagogikę, mówiąc w dużym skrócie rzecz jasna, do szkół, pokazując, że odpowiedź na indywidualne potrzeby, a dzieci ze specjalnymi potrzebami mają w zasadzie tylko i wyłącznie indywidualne potrzeby. Trudno mówić o wspólnych, jeżeli mamy grupę dzieci, które mają jakiegoś rodzaju zaburzenia.
I stąd też wywodzi się właśnie też ta metoda. Natomiast wspólna jest również, znowuż, jeżeli byśmy patrzyli na inny, na ten sam wątek z drugiej strony, obserwacja, prawda? Więc obserwacja jest kluczem do tego, żeby pracować zarówno w klasie montessoriańskiej, jak i w klasie, w szkole waldorskiej. A więc indywidualna obserwacja ucznia i wyciąganie wniosków, no i pewna elastyczność, a więc dostosowuje się programy do tego, jak funkcjonuje poszczególny uczeń i klasa. No a w szkole, a w pedagogice Montessori szuka się indywidualnych programów dla każdego dziecka zgodnie z jego zdolnościami, talentem i możliwościami. To może tyle, nie będę się też tak może dużo rozpowiadał. Można powiedzieć, że korzenie są bardzo podobne, natomiast praktyka jest nieco inna. No ale tutaj też są to jakby dwa odrębne systemy pedagogiczne. Proszę powiedzieć, jak można te pomysły dotyczące obserwacji i tym podobne zrealizować na zajęcia języka angielskiego. Czy mógłby Pan podać jakieś zabawy konkretne, aby uczyć słownictwa czy gramatyki? Jeżeli popatrzymy na gramatykę, no to gramatykę na języku obcym wprowadza się zasadniczo dopiero w piątej klasie na dobre. No i robimy to zawsze w sposób obrazowy, a więc przynosimy pewnego rodzaju historię na przykład. A więc opowiadamy, bo przecież sugerowała pewien temat gramatyczny. Jeżeli byśmy popatrzyli na przykład na... Jeżeli miałbym podać już konkretny przykład, jeżeli byśmy spojrzeli na przykład na czas present perfect, który jest takim, no, można być standardowym przykładem, ze względu na to, że jest nieobecny w języku polskim, przynajmniej już teraz, no to trzeba się zastanowić, jak to zrobić. No, trzeba by opowiedzieć jakąś historię, więc uczniowie uwielbiają słuchać opowiadań, więc wykorzystujemy, oczywiście mamy jednocześnie i listening, i mamy gramatykę. Więc niektórzy nauczyciele opowiadają, na przykład znam taką historię, gdzie opowiada się o miłośniku zwierząt i opowiada się tą historię właśnie najpierw w czasie Simple Past, który doskonale dzieci znają, że kupił najpierw sobie jedno zwierzę, potem kupił drugie, trzecie, czwarte, piąte, dzieci na osi nawet zaznaczają te zwierzęta w trakcie słuchania. No i następnie człowiek siada i zaczyna się zastanawiać w zasadzie, jakie ma to już wielkie gospodarstwo. No i chciałby coś podsumować, zobaczyć, kto to krów kupił, prawda? Albo ile on kupił sobie koni, albo ile kupił od jakiegoś roku, prawda? Albo ile lat zajęło mu kupowanie wszystkich krów i tak dalej, i tak dalej. I trzeba powiedzieć, że kiedy robi się to w piątej czy w szóstej klasie, uczniowie słuchają to naprawdę z otwartymi ustami, tylko trzeba się dobrze też przygotować do tego opowiadania. A następnie dokładnie, kiedy się to opowiedzie, wiedzą, co to znaczy czas present perfect, jaka jest jego intuicja. I to na przykład w ten sposób, można powiedzieć. Teraz znamy w zasadzie już też nie tylko w pedagogice waldorskiej, ale mamy już nawet podręczniki, które podchodzą w ten sposób do gramatyki, więc to jest też wielkie źródło, wielka pomoc dla nauczycieli językowych i niemieckim, i na języku angielskim. Więc warto z tego korzystać. Jeżeli chodzi na przykład o czasowniki nieregularne, no to w ruchu. Uczymy się czasowników nieregularnych w ruchu, a więc klaszczemy i tupiemy. A więc jeżeli mamy trzy formy, no to tupnięcie lewą nogą to pierwsza, prawą druga, a klaśnięcie to trzecia. I tak przez taki rytm można powiedzieć w pierwszej części zajęć dwa miesiące, 50-60 czasowników nieregularnych i znają je wszyscy w klasie. A więc już zakończę ten wątek, żeby za długo na nim nie spędzić. Powiedz proszę co nieco na temat szkolenia nauczycieli. Jak wygląda droga do bycia nauczycielem waldorskim? To jest też ciekawe pytanie, bardzo, bardzo ciekawe nawet. Ja mam wrażenie, że najlepsi nauczyciele, i to nie tylko waldorscy, ale generalnie rzecz biorąc, to tacy, którzy to może będzie, to się spotka może ze złym przyjęciem, ale tacy, którzy nie planowali być nauczycielami, a więc ludźmi, którzy są zaangażowani w świat, nie znaczy to, że nauczyciele nie są, ale mam wrażenie, że pewien proces kształcenia, szczególnie na zabija akurat ten aspekt. A więc
Najlepsi nauczyciele, moim zdaniem, to tacy, którzy są właśnie są pasjonatami. Pasjonatami. I nie muszą być zarówno może pasjonatami tego, czym się zajmują, czyli matematyki, prawda, czy fizyki i tak dalej, ale generalnie tacy, którzy kochają życie, kochają świat. Chcą się nimi zajmować i jest dla nich inspirujący, ludzie są dla niego wyzwaniem. Ja bym tak opisał, że to jest nauczyciel, który rzeczywiście będzie dobrze się spełnił, dlatego że wiemy, że możemy się uczyć tylko i wyłącznie, że proces nauczania, to wiemy nie tylko z pedagogiki waldorskiej, że proces nauczania następuje tylko w żywym kontakcie z drugim człowiekiem. I że kiedy tego kontaktu nie ma z jakichś powodów i ta materia, no to niestety ten proces jest martwy, nie sprowadza się niestety do sztucznego opanowywania materiału, do szkoleń nauczycieli. No to w zasadzie droga jest zawsze bardzo podobna, więc najpierw jeździmy po świecie, czy jeździmy po Europie, jeżeli jest taka możliwość, i obserwujemy, patrzymy, przyglądamy się, jak wyglądają lekcje w innych szkołach. To najczęściej jest w zasadzie takie narzędzie inspiracji. Zakładam już, że pracujemy w szkole waldorskiej, no bo jest to zdecydowanie łatwiejsze. W Polsce odbywają się również szkolenia. To są najczęściej szkolenia tematyczne związane z poszczególnymi obszarami pracy nauczyciela. Czy jest to obserwacja dziecka, czy to jest omawianie dziecka, czy jest to metodyka pracy powiedzmy na matematyce w klasie 4, 5, 6. To jest druga droga. Są też konferencje samoszkoleniowe nauczycieli. Jest taka jedna, która odbywa się raz do roku, na którą przyjeżdżają wszyscy nauczyciele waldorscy z Polski, no i wzajemnie wspólnie się od siebie uczą i dzielą się swoimi doświadczeniami. I są też studia podyplomowe, które można kończyć z zakresu pedagogiki waldorskiej i które pozwalają na już w formalnym aspekcie na piastowanie stanowiska nauczyciela waldorskiego w młodszych klasach szkoły podstawowej, a więc uczenia od klasy pierwszej do klasy szóstej, czy teraz już do klasy ósmej włącznie, no, ale to jest też w trakcie pracy. A więc mamy wiele możliwości, mamy konferencje, mamy wyjazdy zagraniczne, mamy seminaria, mamy konferencje samoszkoleniowe i mamy też studia podyplomowe, które nas przygotowują do pracy, dając podstawy pedagogiki. W zawodzie akurat nauczyciela, a w zasadzie waldorskiego szczególnie, no istotny jest samorozwój i tutaj też bardzo nauczyciele pracowali też nad samymi sobą, a więc tego, jak funkcjonują, kim są, i żeby rozwijali się i pracowali ciągle nad tym, żeby na nowo poznawać świat i czuć się inspirowanym do działania. Kolejne pytanie. Uczniowie szkół waldorskich muszą przystępować do państwowych egzaminów, prawda? Praktycznie taka konfrontacja z koniecznością udowadniania wiedzy na ocenę. Czy to duże wyzwanie, stres? No stres taki jak chyba dla każdego innego człowieka, tak mi się wydaje. W zasadzie uczniowie w szkole, w której ja pracuję, z wyników jesteśmy bardzo zadowoleni. One są zawsze bardzo takie dla nas pozytywne. To też pytanie właśnie, o czym to świadczy, ale nasi uczniowie doskonale sobie radzą, czy bardzo dobrze radzą sobie z egzaminami. Nie dalej jak dzisiaj, w zasadzie prezentowałem wyniki egzaminu z języka angielskiego uczniom. No i trzeba powiedzieć, że w zasadzie nie trzeba było żadnego komentarza, dlatego że egzamin na poziomie podstawowym, co może nie będzie dużo niespodzianką, zdali na poziomie prawie 94% średnia klasy rzecz jasna, natomiast rozszerzony na poziomie 80% to jest też średnia klasy. I w zasadzie w 9 klasie. Tak sensu z tych wykonanych ćwiczenia, które były konieczne. No tak jak mówię, stres jest tak jak każdy, my się też staramy oswoić ten stres, a więc żeby oni wiedzieli, jakie są wymagania, żeby te testy rozwiązywać nie tylko od strony
jakby wiadomości i umiejętności, ale także od strony technicznej. Co dla nich jest większym wyzwaniem, bo zasadniczo, kiedy nie ma podręczników, my też nie ćwiczymy tych form egzaminacyjnych, tak jak się to robi w szkołach publicznych już od powiedzmy pierwszej klasy gimnazjum, kiedy ten egzamin ma przyjść, czy już w starszych klasach szkoły podstawowej. Czy mógłbym mówić bliżej mikrofonu? To może dobra uwaga. Dość późno, ale tak, mogę trochę bliżej, nie wiem, czy teraz lepiej słychać. Czy nauczyciele piszą plany miesięczne, scenariusze i, tak, i tym podobne? Jakie dokumenty funkcjonują? Bez względu na to, czy jesteśmy szkołą waldorską i każdą inną w Polsce, to wiemy, że dokumentacja dla szkół, które posiadają uprawnienia szkół publicznych, musi być taka sama jak dla szkół prowadzonych przez jednostki administracji państwowej, co oznacza, że musimy prowadzić dokumentację, która jest przewidziana w ustawie i też prowadzimy ją, rzecz jasna. Natomiast to, co jest inne, to w zasadzie obserwowanie ucznia i zapisywanie obserwacji oraz wypisywanie oceny opisowej. To jest dość skomplikowany proces, który trwa przez w zasadzie cały semestr i to w zasadzie dokumentacja tutaj jest osobna. Czy piszemy plany miesięczne? Piszemy, owszem, nauczyciele, którzy planują epokę, rzecz jasna, która trwa miesiąc właśnie, albo powiedzmy 3 do 5 tygodni, piszą takie plany, natomiast one mają wymiar praktyczny, a więc robią to po to, żeby zaplanować swoją pracę w danej epoce, żeby móc ją zorganizować w sposób właśnie ekonomiczny i też w sposób taki, który pozwoli, żeby te zajęcia były płynnie i skutecznie zrealizowane. Czy piszemy scenariusze zajęć? Nie, nie sądzę. Myślę, że scenariusze zajęć są pomocne rzeczywiście, szczególnie kiedy rozpoczynamy swoją przygodę z edukacją i nauczaniem. Natomiast pisanie jej w późniejszym czasie w zasadzie to ciężki orzech do zgryzienia, można by powiedzieć. Może są takie osoby, ja nie znam takie osoby, które pisałyby scenariusze lekcji, prowadząc je. Myślę, że bardziej planujemy sobie lekcje, więc piszemy pewien plan lekcji, co będziemy w danej jednostce realizować w ramach, powiedzmy, bloku tematycznego, który obecnie prowadzimy. Jakie dokumenty? Okej, okay, to bliżej i wolniej. Jak nauczyciele waldorowscy zapatrują się na antropozofię w dzisiejszych czasach? Ach, no to jest dość skomplikowane pytanie. Myślę, że trudno odpowiedzieć na to pytanie. Chodzi o to, czy antropozofia i pedagogika waldorowska są ze sobą ściśle powiązane w tych czasach. Ja myślę, że to jest indywidualne pytanie do każdego nauczyciela. Jeżeli byśmy patrzyli na kwalifikacje nauczyciela oraz pracę nauczyciela, owszem, pedagogika waldorska jest bezpośrednio związana z antropozofią i z niej wynika. I jeżeli patrzymy na to powiązanie, jeżeli patrzymy na ten sposób powiązania, czyli zależności między antropozofią a pedagogiką. Też bardzo często zadawane pytanie rodzi się, czy uczymy antropozofii w szkole. No nie, oczywiście nie, bo to nie jest przedmiotem nauczania w żadnej szkole waldorskiej. Możemy by się skupić też na drugiej części pytania, ze sobą powiązane ściśle w tych czasach. Czy to by oznaczało, że wcześniej były bardziej powiązane, a teraz są mniej powiązane, czy nasze czasy są czy nasze czasy są mniej powiązane z antropozofią niż to miało wcześniej? No trudno mi wnioskować o tym. Akurat nie jestem specjalistą w tej materii. I to jest pytanie, pytam, ponieważ Steiner twierdził, że nauczyciel powinien mieć też wgląd, ale nie wiemy w co, więc trudno będzie odpowiedzieć. Więc tak, no pedagogika jest związana z antropozofią, jakby z niej wypływa. Natomiast
Może się też rodzić pytanie, czy nauczyciele waldorfscy to antropozofowie bezpośrednio. No i to już też odpowiedź jest dużo bardziej skomplikowana na to pytanie. Aha, czy powinni mieć wgląd w naturę duchową człowieka, w świat duchowy? No tak, no to wydaje się oczywiste. Myślę, że w świetle tego, co powiedziałem, tego, jak funkcjonuje szkoła waldorfska, no to owszem, nauczyciele powinni wykonywać pracę, która pozwoli im pracować nad wewnętrznym rozwojem, zarówno swoim, jak i rozumieć wewnętrzny rozwój uczniów, z którymi pracują. Jeżeli to nazwiemy światem duchowym, to tak, to rzeczywiście to w ten sposób zdecydowanie wygląda. No i jest to, można powiedzieć, wtedy jedno z narzędzi pracy nauczyciela waldorfskiego. Czy podczas miesiąca lekcji głównej, czyli około 50 godzin, udaje się realizować całą podstawę programową na języku angielskiego w danej klasie? Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. To oczywiście ma związek z tym, jak zaplanujemy zajęcia, jak zaplanujemy sobie epokę i ile też godzin otrzymamy. Rzeczywiście, jeżeli tych godzin jest około 50, no to jeżeli byśmy przełożyli na godziny z podstawy programowej, to też trzeba powiedzieć, że jest to dość niebezpieczne. Zasadniczo trzeba powiedzieć, że sposób nauczania w szkole waldorfskiej różni się od tego w szkole publicznej. I teraz ta ekonomia nauczania jakby ma wiele aspektów. Jeżeli popatrzymy na pewne treści, które wspólnie są realizowane na kilku przedmiotach w szkole publicznej, to w szkole waldorfskiej wychodzimy z założenia, że zasadniczo wystarczy to zrobić na jednej epoce. Więc tutaj, jeżeli zaznębiamy się powiedzmy z historią sztuki, czy z historią i z językiem polskim, no to w zasadzie nie powinniśmy tego robić. Więc mamy wtedy dodatkowy czas to, żeby pracować nad kwestiami specyficznymi dla danego przedmiotu. Jeżeli popatrzymy z innej strony, to znaczy ekonomii samej lekcji, to trzeba też powiedzieć, że jeżeli dokładnie zrozumiemy, jaki jest rytm pracy nauczyciela w szkole waldorfskiej, no to będziemy widzieć, że trudno to przekładać na kategorię realizacji podstawy programowej, bo w zasadzie można powiedzieć, że w szkołach waldorskich w trakcie lekcji głównej przedmiotem nauczania jest coś innego niż realizacja podstawy programowej. Tak jest naszym zadaniem jest wprowadzenie młodego człowieka w świat, akurat poprzez te treści, które się pojawiają. Więc sama realizacja nie jest tutaj jakby przedmiotem dyskusji, a raczej rozwój młodych ludzi, rozwój uczniów. I teraz my obserwujemy ten rozwój i zakładamy pewne jego efekty na różnych etapach. Natomiast pozwalamy też indywidualnie uczniom tą wiedzę zdobywać. Można założyć, że jeżeli zaplanujemy sobie pewną porcję materiału, podzielimy ją na lekcje, zrobimy z tego pewien, można powiedzieć, rozkład na daną epokę, no to możemy wtedy rozpatrywać to w tych kategoriach, czyli czy zrealizowaliśmy ten materiał, czy też nie zrealizowaliśmy i czy to się udaje zrobić, czy to się nie udaje. Bo to w zasadzie można powiedzieć, że są kategorie obce dla szkoły waldorfskiej, jako oczywiście przewodni motyw myślenia o tym, jak organizujemy lekcję główną, bo obowiązują nas oczywiście przepisy, no i tutaj musimy dokładnie jakby przetrawić, więc tak kolokwialnie, cały materiał, żeby wiedzieć, mając doświadczenia z lat poprzednich, jak to nam idzie i czy rzeczywiście te treści, o których jest mowa w podstawie programowej, były obecne na naszych zajęciach. Czy jest nauka religii i etyki jak w szkołach państwowych? Zależy, co to oznacza. To znaczy, czy uczona jest w taki sam sposób jak w szkołach państwowych, czy też jest obecna tak jak w szkołach państwowych, że w szkołach państwowych jest obecna i religia i etyka. O tym mówiłem już na ostatnim spotkaniu, powiem też już może bardzo krótko, w związku z tym, że w szkołach waldorfskich powinno się prowadzić w zasadzie zajęcia z takich wyznań, jakich mamy uczniów. To jest jedno ogólne bardzo założenie, a drugie to o etyce. Oczywiście etyka jest dostępna i prowadzona akurat w tej szkole, w której ja uczę i w zasadzie we wszystkich, które znam również. No i cóż, no,
W zasadzie tyle. Czy planujecie webinar o szkołach waldorfskich? Owszem, taki już się odbył. Był ostatni, ale myślę, że warto zapytać organizatorów, bo jeżeli będzie zainteresowanie, to na pewno jakiś gość zostanie zaproszony. Podbijam pytanie o lekcje religii. No, cóż by miało to znaczyć? Okej, już. O właśnie, to Agata już powiedziała, że jeżeli będą chętni, to możemy taki webinar jeszcze zorganizować. No cóż, jeżeli nie ma więcej pytań, to ja dziękuję bardzo. Czy są jakieś podręczniki do edukacji domowej w systemie waldorskim? Tak, są. Są, natomiast w języku polskim nie ma, trzeba szukać za granicą. Natomiast są już takie, są na też strony internetowe. Może będziemy już powolutku kończyć, więc może ja odpowiem jeszcze na dwa pytania, które się pojawiły. I następnie powoli zakończymy. Czy jest lista szkół i przedszkoli? Tak, jest lista szkół i przedszkoli, można to bardzo łatwo wygooglować, zarówno po angielsku, jak wpiszemy, czy po niemiecku, to znajdziemy w PDF-ie obszerną listę 1200 bodajże szkół i również listę przedszkoli waldorskich na całym świecie, nie tylko również tych w Polsce. Czy są jakieś placówki w Europie, które polecasz do zobaczenia? Ojej. Ojejku, no to jest trudne pytanie. Szkół waldorskich jest mnóstwo. No, tak jak mówię, jest 1200 na całym świecie. Jeżeli chodzi o Europę, uważam, że dobrze jest udać się do Niemiec. Stamtąd się wychodzi ta pedagogika. Tam mamy około 400 szkół, więc i są szkoły, które mają już i około 100 lat tradycji, i są takie, które mają po 50-60 lat. Naprawdę świetnie przepracowany system. Doskonałe rozwiązania. Są to też bardzo często duże szkoły, które mają i około 1000 uczniów. I uważam, że to najlepiej tam szukać. Konkretnych, w zasadzie mógłbym się wypowiadać tylko o tych, o których byłem. Nie wiem, czy to akurat będzie miało większy sens. Jest na przykład taka mała szkoła, szkoła w małej miejscowości w Rendsburgu, na samej północy Niemiec, 60 lat tradycji, z przepięknym kampusem. Uważam, że ja mam bardzo dobre doświadczenia, można by tam pojechać, zobaczyć. Bardzo sympatyczną szkołą jest szkoła w Magdeburgu, która jest naszą szkołą partnerską i która też już ma 25 lat tradycji pracy. No, jest wiele szkół. Są szkoły, które są budowane zgodnie z wyznacznikami architektury organicznej, przepiękne budynki, przepiękne kampusy, pięknie zorganizowane. Byłem w kilku szkołach we Włoszech, akurat też w ten sposób zbudowanych. Naprawdę robił wielkie wrażenie. Samo odwiedzenie tego miejsca, zobaczenie, jak ono żyje i funkcjonuje, jak się wpisuje w ogóle w krajobraz, jest niesamowitym doświadczeniem. O jakby wnętrzu szkoły, więc i tym, jak ona funkcjonuje. Jest to zawsze bardzo, bardzo miłe i dobre doświadczenie. Czy są jakieś specyficzne waldorskie pomoce dydaktyczne? No, to byłoby dobre pytanie. Myślę, że by się wiele znalazło. Myślę, że by się wiele znalazło. Mi jest teraz trochę trudno może odróżnić te, które są takie specyficzne, od tych niespecyficznych, bo spotykam się tylko z jednymi, a więc z tymi specyficznymi w swojej pracy i są one dla mnie codziennością, ale nie ma, jeżeli to jest pytanie w kontekście Montessori, nie ma takich specjalnie przygotowywanych, które są charakterystyczne, powiedzmy, typowo dla pracy w pedagogice waldorskiej. Tutaj nauczyciel ma bardzo dużo autonomii, jeżeli chodzi o dobór środków. Nie jestem związana ze szkolnictwem zawodowo, ale poprzez bycie rodzicem, co się w szkołach wyprawia, cieszę się, że jesteście. To bardzo to miłe zdanie. Się bardzo cieszymy, mamy nadzieję, że szkoła się będzie rozwijać. No i że rzeczywiście w szkole, że te szkoły staną się też bardziej popularne.
Nie z tego powodu, że życzyłbym sobie, żeby tylko szkoły waldorskie jakby edukowały, ale z tego powodu, że samo posiadanie wyboru jest naprawdę czymś niesamowitym, a szkoły waldorskie, montessoriańskie i frenetowskie są też wyrosły właśnie z tej takiej wielkiej potrzeby posiadania wyboru i możliwości uczenia w taki sposób, gdzie uczeń i człowiek jest sercem. Okej, okay, tu mamy tak, tutaj mamy link do szkoły w Düsseldorfie. Okej, okay, jest widzę sporo chętnych na webinar o przedszkolach. Super, myślę, że się uda go zorganizować. A jak wygląda proces przejścia? Dobrze, to zróbmy tak. Mamy tak, pytanie Agnieszki, Eli i Moniki. I na tym już zakończymy, żeby nie przedłużać. Jak wygląda proces przejścia dziecka ze szkoły systemowej do waldorfskiej? Wspomniałam o jednym elemencie. Uczniowie bardzo często właśnie wspominają, to się tak właściwie jak mantra powtarza przy każdym kolejnym uczniu, który dołącza do szkoły, nie będąc do szkoły waldorfskiej, nie będąc od początku w niej, że się w zasadzie, że nie zauważa, że się uczy tutaj, czyli że w zasadzie niczego się tu nie uczymy, to w ten sposób zawsze oni uczniowie o tym opowiadają, że nie zauważają tego procesu uczenia się. To jest raz. A dwa, jest też aspekt taki negatywny, to znaczy, kiedy uczniowie nauczyli się, że w oparciu o system motywacyjny, którym są oceny, a przychodzą do szkoły, w których nie ma tych ocen, to mają wrażenie, że w zasadzie nie ma tu po co pracować. I teraz nauczenie jakby wtórne, a więc powtórne w zasadzie nauczenie czy zaciekawienie światem jest bardzo trudne. Widać, że jakby to piętno szkoły publicznej jest bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. W naszej pedagogii, znaczy jak przechodzimy do systemu, gdzie tych ocen nie ma i gdzie w zasadzie pracujemy ze względu na to, że zajęcia są ciekawe i są organizowane w sposób praktyczny. Jaką literaturę dotyczącą pedagogiki waldorskiej polecasz? To pytanie już też było ostatnio. Zachęcam do zajrzenia na stronę Impulsu, oficjalnie wydawnicze Impuls z Krakowa. Tam jest specjalna seria pedagogika waldorska, no i warto zacząć od wprowadzenia do pedagogiki waldorskiej jednego czy drugiego. Te pozycje tam właśnie o tych tytułach można znaleźć i oczywiście wiele publikacji na tematy specyficzne, takie jak powiedzmy języki, nauki przyrodnicze, jak nauczać, czy telewizja, media. I jest oczywiście nawet kompletny program waldorski z Wielkiej Brytanii, który od początku do końca opisuje i wertykalnie, i horyzontalnie specyfikę szkoły waldorskiej. Z tymi aspektami, o których dzisiaj tutaj powiedziałem, selekcja główna, jeden nauczyciel, oceny, podręczniki itd., itd. Wszystko jest tam bardzo tak prosto przedstawione, więc teraz w zasadzie nawet w bardzo dostępnej cenie, więc zachęcam tych, którzy chcieliby się zapoznać bliżej z pedagogiką i troszeczkę ją poznać. Ja dziękuję Wam bardzo wszystkim za uwagę i dziękuję za zapytania. No i mam nadzieję, że może będzie jeszcze kiedyś sposobność, żeby porozmawiać o szkołach waldorskich. Dziękuję bardzo.